Witam Państwa bardzo serdecznie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie za chwilę odbędzie się pierwsza w naszym regionie edycja konkursu Freeminute Thesis. Konkurs przyjechał do nas z Australii. Inicjatorem konkursu jest The University of Queensland. Poznań natomiast jest drugim miastem w Polsce, gdzie odbywa się ten konkurs. Od 2014 roku dzięki Stowarzyszeniu Boost Biotech Polska konkurs odbywa się także w Łodzi. Uczestnicy konkursu mają do dyspozycji jeden slajd i tylko 3 minuty, aby opowiedzieć nam o swojej pracy doktorskiej, podkreślając jej znaczenie dla społeczeństwa. Do konkursu zaprosiliśmy studentów, doktorantów z wszystkich jednostek naukowych w Poznaniu i mamy doktorantów z Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zgodnie z regulaminem uczestnicy podczas konkursu nie mogą posługiwać się żadnymi dodatkowymi rekwizytami, nie mogą recytować, śpiewać, ani używać plików wideo, ani audio. Niezastosowanie się do tych założeń regulaminu niestety będzie wiązało się z dyskwalifikacją. Nad przebiegiem jury czuwać będzie nasze właśnie jury w składzie pani Anna Wawdysz, pełnomocnik prezydenta miasta Poznania do współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym. Pan Andrzej Głowacki, prezes DGASA oraz dziekan klubu partnera UEP. Pan Krzysztof Skrzypek, dziennikarz TVP3 Poznań. Oraz pan Leszek Waligura, zastępca dyrektora naczelnego Głosu Wielkopolskiego. Jury konkursowe oceni zrozumienie, zaangażowanie oraz styl komunikacji naszych uczestników. Dodatkowo również Państwo jako publiczność mogą ocenić występy naszych uczestników, bowiem przewidzieliśmy nagrodę publiczności. Otrzymają Państwo karty do głosowania i zaraz po zakończeniu pierwszego etapu eliminacji będą mogli oddać Państwo głos na Państwa zdaniem najlepsze prezentacje. Dla nagrody dla naszych uczestników ufundował klub partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Drodzy Państwo, czas rozpocząć pierwsze eliminacje do poznańskiej edycji konkursu Freeminute Thesis. Zegar widoczny na ekranie będzie pokazywał czas, który został do końca wystąpienia. Przypominam, że są to tylko 3 minuty, a sygnał dźwiękowy poinformuje Państwa o upływie czasu. A zatem zaczynamy. Jako pierwsza prezentację swojej pracy doktorskiej przedstawi Luiza Dawidowicz z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Temat wystąpienia: wpływ wybranych czynników uprawowych na wzrost grzybni i owocników boczniaka łyżkowatego. Szanowni Państwo, grzyby są znane i cenione od wieków. Ich uprawa oraz właściwości lecznicze są znane w medycynie Dalekiego Wschodu już od ponad 2000 lat. W uprawie grzybów przodują oczywiście kraje azjatyckie, jednakże staje się ona coraz bardziej popularna również w Europie i w Polsce. Dzieje się tak dlatego, ponieważ udokumentowano naukowo właściwości odżywcze, prozdrowotne i lecznicze grzybów, w tym antynowotworowe. Dlatego też można wykorzystać je do produkcji różnego rodzaju leków. Nasz kraj, Polska, znajduje się na pierwszym miejscu w produkcji pieczarki oraz na drugim miejscu w produkcji boczniaka. Proszę Państwa, jesteśmy potentatami w Europie w produkcji dobrej jakości grzybów. Dlatego warto zainwestować w ten biznes i go rozwijać. W naszym kraju niestety dostępnych są na rynku konsumenckim tylko dwa gatunki grzybów. Jest to właśnie pieczarka i boczniak. Dlatego moim zadaniem jest tutaj opracowanie nowych technologii uprawy grzybów w naszym kraju i wprowadzenie gatunków egzotycznych do uprawy. Tutaj właśnie poprzez opracowanie metod wzrostu grzybni, pożywka podłoże, opracowanie metod wzrostu owocników, czy też poprzez opracowanie, optymalizację uprawy wielkotowarowej, tutaj boczniakarnia, otrzymają Państwo nowy gatunek boczniaka oraz nowe gatunki grzybów egzotycznych, takie jak shiitake, nameko,
dostępne na naszym konsumenckim rynku. Takie gatunki nie są i nie były wcześniej u nas uprawiane na skalę wielkotowarową, dlatego też moim zadaniem jest opracowanie technologii odpowiedniej w naszym kraju, do warunków naszego kraju, która urozmaici ofertę konsumencką grzybów jadalnych. Dlatego też warto zwrócić uwagę, iż podłoża, które używamy w produkcji grzybów, są ekologiczne. Stosujemy odpady z rolnictwa, leśnictwa, czyli słomę, paździerze, różnego rodzaju trociny. Jest to uprawa ekologiczna, niskokosztowna i nie stosujemy żadnych chemicznych środków ochrony roślin, ani żadnych sztucznych nawozów. Dlatego efektem mojej pracy będzie ten oto gatunek boczniaka, boczniak łyżkowaty, dostępny na Państwa stołach. Mam nadzieję, że już teraz zastanawiają się Państwo, jak będzie smakował i jakie dania z niego możemy przyrządzić. Dziękuję ślicznie za uwagę. O wystąpienie poproszę panią Ninę Kaczorowską z Wydziału Chemii UAM. Temat wystąpienia: nano, niezwykłe atrybuty niewielkich obiektów. Każdy z pewnością zna słowo z przedrostkiem nano, na przykład nanometry z lekcji matematyki. Czy kiedykolwiek próbowali sobie państwo wyobrazić, ile to jest 100 nanometrów, to tak jakby wziąć ludzki włos i podzielić go na 1000 części. Jedna z tych części to właśnie 100 nanometrów. Niewielkie obiekty, które badam, mają równie małe rozmiary. Nazywamy je nanomateriałami, a nanomateriały również można spotkać w przyrodzie. Na przykład nartnik, owad, którego Państwo kojarzą, utrzymuje się na wodzie dzięki nanometrycznym włoskom na nogach. Niewielkie obiekty, które badam, mają również inne niesamowite atrybuty, takie jak zdolność do emisji energii na sposób świecenia. I w ramach doktoratu zajmuję się zdolnością do świecenia związków zawierających lantanowce. Tak, lantanowce to jest ten rząd pierwiastków na dole układu okresowego, o którym Państwo się z pewnością w szkole nie uczyli, a szkoda. Świecenie z wykorzystaniem konwersji energii w górę zachodzi wtedy, gdy w cząsteczce obecne są dwa jony. Jeden, pobierający energię, przekazuje jej dwie porcje do jonu odpowiedzialnego za świecenie. Na zdjęciach mamy przedstawione, otrzymane przeze mnie nanoproszki w świetle dziennym nie do rozróżnienia. Jednak gdy skierujemy na takie proszki wiązkę promieniowania podczerwonego, otrzymujemy barwę i to jest barwa widoczna gołym okiem. Takie związki możemy stosować w badaniach biologicznych, ponieważ promieniowanie podczerwone nie uszkadza tkanek, tak jak promieniowanie ultrafioletowe, i nie wzbudza związków organicznych w nich zawartych. Ponadto to zjawisko może być wykorzystane przy produkcji diod LED czy ogniw słonecznych. Jednak etyka zawodu naukowca zmusza mnie do pewnej refleksji. Aby uzyskać konkretny rezultat, przeprowadzam badania, otrzymuję kilkadziesiąt próbek i część z nich może okazać się toksyczna. Tu pojawia się pytanie, czy badania, które mają na celu dobro nauki i ludzkości, mogą ingerować w środowisko naturalne? Czy warto dla takich idei ryzykować zniszczenie ekosystemów wodnych? I naukowiec, moim zdaniem, który nie myśli o tak istotnej kwestii, sobie strzela, kolokwialnie mówiąc, w stopę. Dlatego w moim doktoracie znalazło się miejsce na badania nad ekotoksycznością. Badania, które prowadzę, celują w szlachetne idee właśnie leków na raka, czy też energooszczędnych urządzeń. Jednak mając na celu dobro ludzi, pamiętam cały czas, by mieć na względzie dobro natury. Dziękuję Państwu serdecznie. O wystąpienie poproszę panią Aleksandrę Kargul z Wydziału Historycznego UAM. Temat wystąpienia: kognitywna historia sztuki. Witam państwa bardzo serdecznie. Na samym wstępie chciałabym, żeby państwo wyobrazili sobie sytuację, kiedy stoją państwo w Luwrze przed najbardziej znanym obrazem na świecie, czyli przed Monalizą. Po państwa prawicy stoi historyk sztuki, po państwa lewicy stoi neuroestetyk. Kim jest neuroestetyk, to zaraz się wyjaśni. Co o tym obrazie mógłby powiedzieć historyk sztuki? Z pewnością powiedziałby coś na temat tego, co zostało na obrazie przedstawione, powiedziałby coś na temat autorstwa tego obrazu, pewnej historii jego powstania, epoki, w której ten obraz powstał. Być może historyk sztuki
dodałby kilka anegdot związanych z tym obrazem, na przykład o słynnej kradzieży na początku XX wieku, no i zapewne swoją wypowiedź skończyłby opowieścią o tym, że historia sztuki wciąż nie wie, czy Mona Lisa uśmiecha się, czy nie. Co powiedziałby na to neuroestetyk, ależ nauka wie, dlaczego Mona Lisa się uśmiecha. Neuroestetyk, czyli osoba zajmująca się pewnym neurobiologicznym badaniem obrazów, odwołując się do badań Margaret Livingstone, powiedziałby, że to, czy ona się uśmiecha, czy nie, to znaczy jak to postrzegamy, jest związane z pewnymi procesami przetwarzania wzrokowego w naszym mózgu. No i tutaj rodzi się pewien problem, to znaczy dla laika jest to super sytuacja, bo z jednej strony historyk sztuki opowiada fantastyczną historię całego kontekstu historycznego danego obrazu, natomiast neuroestetyk mówi coś na temat obrazu jako bodźca, który w jakiś sposób na nas wpływa. Historyk sztuki niestety nie zgodzi się z neuroestetykiem w pewnym bardzo konkretnym punkcie, to znaczy mianowicie w takim, że ten kontekst jest tutaj bardzo istotny, neuroestetyk całkowicie go pomija. Część historyków sztuki natomiast zauważyła w neuroestetyce pewne rzeczy, które mogą być dla historyka sztuki istotne i próbuje stwarzać nowe teorie neurohistoryczno-sztuczne. Moim zadaniem w doktoracie jest zbadanie, w jaki sposób historyk sztuki może odnieść się do neuroestetyki i w jaki sposób neuroestetyk może się odnieść do historyka sztuki, bo aktualnie neuroestetyka w żaden sposób do historii sztuki się nie odnosi. Dlaczego kognitywna historia sztuki? Bowiem neuroestetyka wywiedziona została z kognitywistyki właśnie, nauki badającej ludzki umysł. Sztuka jest wytworem ludzkiego umysłu, dlatego kognitywistyka także zajmuje się sztuką. Jest to nauka wyjątkowo multidyscyplinarna, ma w swoim rdzeniu m.in. psychologię, filozofię, neuronauki właśnie. I wydaje mi się, jako historyk sztuki i kognitywista jednocześnie, że historia sztuki więcej może wynieść z kognitywistyki niż z neuroestetyki. Moim zadaniem jest tutaj opisanie tej relacji oraz wskazanie dróg możliwego porozumienia między tymi dwiema dziedzinami. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana Piotra Krzyżeńskiego z Wydziału Historycznego UAM. Temat wystąpienia: koń w renesansowej Polsce. Dobrze. Jaki jest koń? Każdy widzi. To zdaje się, że za każdym razem, gdy opowiadam o moim temacie, szczególnie na forum historycznym, niestety mało kto zdaje sobie sprawę, że to jest zdanie z XVIII wieku, czasu, gdy Polska już była w takim okresie schyłkowym w wieku, natomiast XVI. Nasz stosunek do konia wygląda zupełnie inaczej. Za moimi plecami widzą państwo taką rymowankę. Może jest dla państwa mało czytelna, ale bardziej chodziło mi o objętościowe pokazanie, w jaki sposób tutaj odnoszono się do konia. I jak widać, nie jest to krótki opis, jaki jest, tylko dosyć długi, powiedzmy, wiersz na temat wszystkich cech konia wywodzących się od 8 różnych zwierząt. Ale nie chciałem państwa zanudzić tutaj swoim tematem jako historyk, bo my oczywiście potrafimy mówić dużo, to nieraz zresztą słyszałem od różnych tutaj specjalistów. Co dla państwa może być ważne w moim temacie, to przede wszystkim ten aspekt władzy, którą chcę badać. Co jest istotne, nie ważne, czy będą państwo fizykami, którzy znajdą nowe źródło energii, czy biologami, którzy złamią na nowo kod DNA, czy chemikami, którzy opracują nowe tworzywo. Wszystko sprowadza się do władzy. Kto będzie korzystał z państwa projektu, kto będzie na nim zarabiał, kto będzie zarządzał nim, kto pozwoli mu rozwinąć skrzydła, a może kto kolokwialnie po prostu schowa go do szafy. I dzięki koniowi, który otwiera naprawdę duże możliwości w badaniu władzy, istnieje taka możliwość, aby na nowo zbadać te stosunki. Ponieważ my tak naprawdę niestety nie wiemy, jak ta władza funkcjonuje między ludźmi, więc zdajemy sobie sprawę, jak te stosunki są kształtowane. Natomiast koń, który towarzyszył od początków naszej cywilizacji, tej warstwie rządzącej, tej kaście, która zarządzała naszym społeczeństwem, to była niewielka grupa, liczebnie około 5-10% w społeczeństwie, ale tak to wyglądało, że przeważnie ci ludzie zarządzali wszystkimi pozostałymi społecznościami, czy to wiejskimi, czy to miejskimi. Dzisiaj niestety żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Niestety nasze rozwarstwienie troszeczkę pokazuje, że wciąż zmierzamy w stronę taką niezbyt dobrą, jeśli chodzi o relacje społeczne. Niektórzy nawet mówią o epoce neofeudalnej. No, moje badanie przede wszystkim chciałbym stworzyć taki case study,
który umożliwiłby tak naprawdę zbadanie tej relacji i pokazanie po prostu, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób odtworzyć przyczyny tego negatywnego wydźwięku, tych wszystkich stosunków narzucania władzy innym ludziom i czy ewentualnie możemy im zapobiec. Ponieważ no, skutkiem akurat tamtych czasów dominacji szlachty były rozbiory, było też oczywiście spadek pozycji Polski na arenie światowej. Jak Państwo pamiętają, no, to był też trudny czas dla nas, dla naszej państwowości. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy i mam nadzieję też, że moje badania właśnie skupione na władzy z pomocą konia zapobiegną też takim działaniom. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Paulinę Komasińską z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Temat wystąpienia: infekcje dolnych dróg oddechowych u niemowląt. Częste, ciężkie, nieprzewidywalne. Infekcje dolnych dróg oddechowych u niemowląt. Może na początek kilka liczb. Częste. Około 34 miliony zachorowań dzieci do drugiego roku życia rocznie na całym świecie. Z czego 10% wymaga przyjęcia do szpitala. Ciężkie, bo 20% dzieci przyjętych do szpitala wymaga hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. Nieprzewidywalne, bo w ciągu kilku godzin prowadzą od takiego stanu do stanu ciężkiej niewydolności oddechowej. Zatrważające, prawda? Dla mnie również, dlatego też to jeden z powodów, dla którego zajęłam się właśnie tym zagadnieniem w swojej pracy naukowej. Na ciężkość, interesujące z praktycznego punktu widzenia jest różnorodność ciężkości przebiegu infekcji. Czasem przebiega tak, że dziecko może być leczone w warunkach domowych, czasem wymaga przyjęcia do szpitala, czasem intensywnego wsparcia układu oddechowego na oddziale intensywnej terapii. Od czego to zależy? Analizuje się wpływ wielu czynników, m.in. czynników socjalnych, takich jak narażenie na dym tytoniowy, brak karmienia piersią, życie w zatłoczeniu oraz czynników demograficznych, jak wiek, płeć. Płeć męska jest czynnikiem źle rokującym, jak to tutaj w przebiegu infekcji dolnych dróg oddechowych. Analizujemy również profil tzw. interleukin zapalnych w wydzielinie dróg oddechowych. Czym są interleukiny? Interleukiny to białka układu odpornościowego, które wspomagają odpowiedź immunologiczną. Skomplikowane. Biorą się stąd, że jakby głównym czynnikiem infekcyjnym pozostają wirusy. Najczęściej jest to tzw. wirus RSV, który atakując komórki nabłonka dróg oddechowych stymuluje do odpowiedzi dwie populacje komórek, limfocyty TH1 i TH2. One wydzielają właśnie te interleukiny. Jeżeli chodzi o limfocyty TH1, one wydzielają interferon gamma, interleukiny 12-18. Ich rola to hamowanie replikacji, czyli namnażania cząstek wirusa w komórkach nabłonka dróg oddechowych. Natomiast limfocyty TH2 działają zgoła odmiennie. One stymulują inne komórki układu odpornościowego, neutrofile, eozinofile, które niszczą zainfekowane komórki nabłonka, wywołując reakcję zapalną. Przewaga tej grupy komórek wiąże się z takim ciężkim stanem infekcji. Może zadać sobie pytanie, jak można wykorzystać w praktyce wyniki moich badań. Być może pozwolą one przewidzieć, jak ciężko może przebiegać infekcja, dlaczego niektóre dzieci mogą chorować bardzo ciężko, inne trochę lżej, dlaczego możemy niektóre dzieci leczyć w domu, inne na oddziale intensywnej terapii. Uświadomią rodzicom, jak ciężko może przebiegać infekcja, jak długo może trwać ewentualna hospitalizacja, jak mogą rodzice wpływać poprzez pewne czynniki, narażenie na dym tytoniowy, brak karmienia piersią, na efekt i przebieg infekcji. Dziękuję. Poproszę panią Ewelinę Kuberską z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Temat wystąpienia: wycena kosztów społecznych przedsiębiorstwa wydobywczego. Szanowni Państwo, żyjemy w świecie, w którym występuje wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska. W świecie, w którym występuje wysoki poziom hałasu. W świecie, w którym następuje zmniejszenie wartości estetycznych otoczenia. Są to koszty społeczne. Koszty, które generowane są, które związane są z efektami zewnętrznymi. Niestety tymi negatywnymi. Odbiorcami tych kosztów jesteśmy my, społeczeństwo. Niestety niejednokrotnie jesteśmy także ich generatorami. Wystarczy tutaj podać chociażby problem istotny ostatniego czasu, problem smogu. Jednak rozważając problem kosztów społecznych z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, należy zwrócić uwagę, że jednym z głównych podmiotów gospodarczych generujących koszty społeczne są przedsiębiorstwa wydobywcze. Moim pytaniem zatem jest, czy w dobie koncepcji społecznej odpowiedzialności, w dobie, w której prym wiedzie teoria legitymizacji, w dobie, w której wchodzi w życie dyrektywa w sprawie
ujawniania informacji niefinansowych. Niefinansowych to nie oznacza, że wyrażony w mierniku niepieniężnym, tylko informacji, które dotychczas nie są prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Czy w dobie tej raporty CSR, raporty społecznej odpowiedzialności, raporty środowiskowe są wystarczającym źródłem informacji na temat wpływu działań przedsiębiorstw wydobywczych na otoczenie, na społeczeństwo i środowisko? Czy zatem nie powinniśmy zrobić kroku w przód? Czy nie powinniśmy dokonać wyceny tych kosztów społecznych? Drodzy Państwo, ja jestem przedstawicielką rachunkowości. W rachunkowości koszt definiuje się jako zużycie zasobu. Koszt społeczny w postaci zanieczyszczenia powietrza jest zatem związany nie tyle ze zużyciem, co zmniejszeniem jakości powietrza. Koszt społeczny w postaci hałasu jest związany ze zużyciem dobra, jakim jest hałas, jakim jest cisza. Zatem powietrze i cisza to dobra nierynkowe, dobra, które nie mają swojej ceny, dobra, które nie są przedmiotem obrotu na rynku. W związku z tym pada pytanie, w jaki sposób dokonać wyceny tych kosztów? Kosztów związanych ze zużyciem dóbr nierynkowych. Przedmiotem, celem mojej rozprawy doktorskiej jest zaproponowanie metod wyceny kosztów społecznych przedsiębiorstwa wydobywczego. Kosztów związanych ze zużyciem dóbr nierynkowych. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Kulesza-Gulczyńska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat wystąpienia: czytanie jako działanie od lajków do powieści fanowskich. Chciałabym Państwu opowiedzieć pewną historię. Bo przecież tym się wszyscy zajmujemy, prawda? Lubimy historię, czytamy historię, opowiadamy historię. Niektórzy nawet twierdzą, że nauka to opowiadanie historii. Opowiem Państwu historię, która prawdopodobnie dotyczy większości z Państwa, jeśli nie nawet wszystkich. Bo czy komuś z Państwa zdarzyło się kiedyś zakochać w bohaterze literackim? A może doświadczyli Państwo czegoś takiego, co nazywane jest kacem książkowym albo serialowym, kiedy okazuje się, że właśnie zobaczyliśmy napis The End i wiemy już, że więcej nie będzie. A może zdenerwowaliście się kiedyś Państwo strasznie, bo to fatalne zakończenie zupełnie nie pasuje do tak fantastycznej książki. Autor sobie nie poradził, Państwo zrobiliby to lepiej. Jeśli tak, piszę doktorat także o Państwu. Interesują mnie zaangażowani czytelnicy. Interesuje mnie czytanie jako działanie. Interesują mnie osoby, które czytają bardzo. Bardziej. Może nawet za bardzo. Interesują mnie internetowe społeczności twórcze. Proszę Państwa, moje badania wykazują, że można szczęśliwie żyć z bohaterem literackim i urodzić mu gromadkę dzieci. Że książki mogą kończyć się na miliardy różnych sposobów, każdy równie dobry, każdy równie interesujący. Że Orfeusz i Eurydyka, Romeo i Julia, a nawet sam Dante korzystali z mediów społecznościowych. Że Bolesław Leśmian pisał o Facebooku, a Tadeusz Różewicz o szafiarkach. To wszystko można znaleźć w internecie. Nic nie wymyśliłam. Badam takie zjawiska jak internetowe facecje, jak nowe wiersze sławnych poetów, jak fanfikcja. Dlaczego? Proszę Państwa, tu nie chodzi tylko o etnografię, o to, że to jest ciekawe, tak tylko z poznawczego punktu widzenia. Ma to trzy podstawowe zastosowania. Przede wszystkim mam na uwadze cel edukacyjny. Jeśli pomyślimy właśnie o takich rodzajach zastosowania literatury, możemy bardzo prosto przekonać uczniów, studentów, że literatura jest ważna, jest ciekawa, że żyje, że można nie tylko ją czytać, ale i ją tworzyć, że można się w nią zaangażować. I tutaj przechodzimy do drugiego, bardzo ważnego mojego celu. Bardzo zależy mi na tym, żeby obalić szkodliwy mit, że internet zabija literaturę. To nieprawda. Internet ją ożywia. Ona dopiero tam może nabrać tych swoich miliardów znaczeń. Ona naprawdę tam staje się ucieleśnieniem tego snu o niedomkniętym archiwum. I po trzecie, może abstrakcyjne, ale najważniejsze. Lubimy historię. Potrzebujemy historii i potrzebujemy takiego miejsca, gdzie one będą ciągle żywe. Dziękuję bardzo.
Pan Wojciech Langwiński z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Temat wystąpienia: identyfikacja genów mikroRNA związanych z alergicznym stanem zapalnym w drogach oddechowych na modelu zwierzęcym astmy i alergicznego nieżytu nosa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Langwiński Wojciech i jestem doktorantem na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Będę miał przyjemność zaprezentować dzisiaj Państwu założenia i cele mojej pracy doktorskiej. Tytułem wstępu. Wszyscy doskonale wiemy, że alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa stanowią przykład chorób układu oddechowego o potwierdzonym podłożu zapalnym i podłożu alergicznym. Co więcej, są to najczęściej występujące przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Dodatkowo bardzo często notuje się ich wspólne współwystępowanie, to znaczy osoby chorujące na astmę znacznie częściej zachorują na alergiczny nieżyt nosa i odwrotnie. Sugeruje to jedną rzecz, a mianowicie to, że górne i dolne drogi oddechowe człowieka stanowią integralną całość, to znaczy podlegają wspólnym patomechanizmom, w tym również wspólnym reakcjom zapalnym. W związku z tym uważam, że możliwa jest identyfikacja wspólnych genów, wspólnych biomarkerów, być może w przyszłości, zapalenia alergicznego dla górnych i dolnych dróg oddechowych człowieka. Uważam dodatkowo, że te same geny mikroRNA, ponieważ na nim się skupiłem, mogą być obecne również w krwi obwodowej, za co odpowiedzialne jest być może ich transport z tkanek objętych zapaleniem do krwi obwodowej za pomocą egzosomu. Przechodząc do meritum, jak to będzie wyglądało. W moim eksperymencie, w mojej pracy doktorskiej wykorzystam sprawdzony, szczególny model indukowany astmy oskrzelowej i alergicznego nieżytu nosa. Będzie to szczur typu Brown Norwich, który jest tak naprawdę naturalnym atopikiem. Szczury zostaną uczulone oczywiście, potwierdzone zostanie reakcja zapalna, rozwój astmy czy alergicznego nieżytu nosa. Następnie od szczurów pobieramy trzy tkanki na bóg nosa, krew i płuca. I przy odrobinie szczęścia, jeśli wszystko się uda mi się wykazać, czy znaleźć kilka genów mikroRNA wykazujących podobną ekspresję we wszystkich trzech tkankach u szczurów kontrolnych, natomiast różną ekspresję, różne wyrażanie tych genów w porównaniu do szczurów uczulonych. Jeśli wszystko się uda, taki wytypowany gen mikroRNA może w przyszłości służyć jako bardzo potencjalny i bardzo sprawdzony biomarker stanu zapalnego, to znaczy łatwo dostępny, pobieralny z krwi obwodowej, który tak naprawdę umożliwi nam przede wszystkim rozróżnienie, który z pacjentów jest narażony na szok anafilaktyczny i który z pacjentów wymaga intensywnej terapii. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Marcina Leszczyńskiego z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Temat wystąpienia: międzynarodowe public relation jako narzędzie budowania konkurencyjności gospodarki. Szanowni Państwo, o tematyce mojego doktoratu możecie Państwo przeczytać w wielu wybitnych, ponadczasowych wręcz dziełach. Mam tutaj na myśli jeden z największych światowych bestsellerów, który prawdopodobnie większość z Państwa ma w domu, to jest Pismo Święte, co wskazuje na to, że ta tematyka jest istotna, nie tylko dla nas, dla ludzi, ale podejrzewam, że dla całego świata. Z drugiej strony mamy też Kama Sutrę, która pokazuje, że tego dzieła może nie wszyscy mamy w domu, ale na pewno nie usłyszeliśmy. Kama Sutra, która pokazuje, że tematyka ta jest niezwykle interdyscyplinarna. Czy zastanawialiście się Państwo kiedykolwiek, dlaczego jedne kraje są dla nas bardziej atrakcyjne, a inne mniej? Dlaczego w jednych chcielibyśmy żyć, a nie balibyśmy się zainwestować swoich pieniędzy, a w innych wręcz odwrotnie? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w trzech procesach. To jest w globalizacji, mediatyzacji i demokratyzacji. Procesy te doprowadziły do tak zwanej redefinicji roli państwa, co przejawia się tym, że państwo przestało funkcjonować jedynie jako administracyjny ośrodek, a stało się podmiotem globalnej konkurencji. Państwa, które chcą być konkurencyjne, muszą być jednocześnie atrakcyjne. Atrakcyjne dla inwestorów i konsumentów na całym świecie. W tym celu możemy korzystać z dorobku międzynarodowego public relations, który jest właśnie za moimi plecami. Międzynarodowe public relations możemy rozumieć jako budowanie relacji i komunikowanie się pomiędzy różnymi podmiotami na poziomie międzynarodowym. Jednym z efektów międzynarodowego public relations jest reputacja. Reputacja to w tym przypadku reputacja państwa, czyli to, jak państwo jest postrzegane przez międzynarodową opinię publiczną. To, jak państwo jest postrzegane i państwa są inne postrzegane, pozwoliłem sobie przedstawić na tym oto slajdzie. Im kolor jest ciemniejszy, tym państwa są lepiej postrzegane. Co ciekawe, jeżeli podłożylibyśmy tutaj dane dotyczące
jakości życia, wielkości przekazywanej pomocy rozwojowej, czy też konkurencyjności gospodarki, okazałoby się, że mapa ta wyglądałaby bardzo podobnie. I taki jest właśnie cel mojego doktoratu. Chciałbym zbadać i pokazać, że jeżeli państwo jest zaangażowane, jeżeli państwo stawia na budowanie relacji ze swoimi partnerami, jeżeli państwo chce rozwiązywać globalne problemy, to może mieć z tego tytułu wymierne korzyści. Korzyści w postaci lepszej reputacji, większej atrakcyjności i też większej konkurencyjności. A ta konkurencyjność, to jest istotne, ona się wiąże nie tylko z korzyścią dla obywateli danego państwa, ale z korzyścią dla całej ludzkości. I to właśnie będę chciał w swoim doktoracie pokazać. Dziękuję państwu bardzo. Pan Łukasz Lindner z Zakładu Ferroelektryków Polskiej Akademii Nauk, oddział w Poznaniu. Temat wystąpienia: jak uzyskać czystą energię. Czego tak naprawdę potrzebujemy? Potrzebujemy energii. Czystej, taniej, łatwo dostępnej. A co tak naprawdę mamy? Mamy wodór, bo wodór jest najczęściej występującym pierwiastkiem na Ziemi. Więc pytanie jest całkiem proste. Jak uzyskać energię z wodoru? Możemy bezpośrednio wodór połączyć z tlenem, powstanie nam energia i właśnie ta reakcja jest wykorzystywana jako napęd rakietowy w pojazdach kosmicznych. Tylko trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli to bezpośrednio przenieść do nas do kuchni. Co wtedy dostaniemy? Turboblender, rakietowy czajnik elektryczny. No sami czujecie, że coś tu jest nie tak. I z tą technologią jest też drugi problem. Ponieważ energię dostajemy w postaci ciepła. My wolimy prąd elektryczny, bo jest go łatwiej nam wykorzystać. Te dwa problemy rozwiązuje właśnie ogniwo paliwowe, tutaj mam narysowane. Dostarczamy wodór, czyli proton plus elektron, a z drugiej strony dostarczamy tlen, taki zwyczajny tlen z powietrza. I na drodze protonu budujemy przewodnik protonowy, który pozwala przedostać się tylko i wyłącznie protonom, natomiast elektrony muszą przedostać się zupełnie inną drogą. I na tej drodze stawiamy nasz odbiornik. I może być to gęboj, może być to silnik elektryczny, może być to cokolwiek, może być to nawet nasz turboblender. I w wyniku tej reakcji dostajemy wodę. Czyli technologia jest świetna, bo z dostępnego materiału dostajemy wodę i energię elektryczną. Mnie to przekonało, dlatego postanowiłem w swoim doktoracie włączyć się w rozwój tej technologii. I o ile produkcję wodoru mamy jako taką opanowaną, odbiorniki elektryczne są powszechnie dostępne, tlen mamy z powietrza, to największy problem jest właśnie z przewodnikiem protonowym. I w naszym laboratorium właśnie tą część ogniwa paliwowego próbujemy jak najbardziej rozwinąć. A jest tu kawałek naprawdę poważnej fizyki. Więc w naszym laboratorium stosujemy ekstremalne warunki, żeby proces transportu protonu rozłożyć na jak najmniejsze czynniki. Czyli stosujemy ciśnienia do 5000 atmosfer. No mniej więcej 2-3 atmosfery mamy w kole samochodowym. Stosujemy temperatury do minus 200 stopni Celsjusza. To są temperatury, w których już nawet tlen zamarza. Nie zamarza, tylko jest w stanie płynnym. A wszystko po to, żeby rozłożyć właśnie przewodnik protonowy na jak najmniejsze elementy i zaprojektować nowy, bardziej wydajny materiał. Ale idea czystej energii, uzyskanej z powszechnie występującego wodoru, wydaje mi się na tyle przekonująca, że warto w nią inwestować. Bardzo dziękuję. Pan Jan Lorkowski z Wydziału Chemii UAM. Temat wystąpienia: nowe rutynowe katalizatory etanolizy kwasów tłuszczowych, zielone źródło cennych chemikaliów. Witam Państwa. Żyjemy w XXI wieku. Niektóre wyzwania widzimy w nagłówkach gazet. Dziura ozonowa, tak jak wspomniany już smog, to pewnie widać to przynajmniej po pogodzie z okna, czy globalne ocieplenie. Jednak chcemy żyć wygodnie. Wszyscy uczestnicy się ładnie ubrali w nowe rzeczy. Niektórzy przyjechali tu toną stali, którą musieli zatankować ropą, gdyby nie mieli pochodnymi. Każdy z nas w kieszeni ma telefon komórkowy. Praktycznie 80% tablicy Mendelejewa. Jak to pogodzić? Jest idea zrównoważonego rozwoju, żeby opracować technologie, które dostarczają nam wartościowych materiałów, dbając o środowisko. I jak nauka musi tworzyć narzędzia, żeby ten zrównoważony rozwój mógł zostać osiągnięty? Ja pracuję nad jednym z takich narzędzi. I tym narzędziem jest reakcja etanolizy olefin, którą widzą Państwo na slajdzie. Z prostego estru kwasu olejnowego, w etenu i katalizatora
otrzymuje dwa cenne produkty. Teraz tak, substrat tej reakcji jest bardzo prosty do otrzymania. Otrzymuje się go tak samo jak olej rzepakowy. Jest on pochodną oleju rzepakowego. Wystarczy zwykłe tłoczenie. Mamy substrat. Jest on odnawialny. Jest to źródło, które rośnie na polach. To nie jest ropa, którą trzeba wyciągnąć z ziemi. Dalej mamy katalizę i mamy dwa cenne produkty. Produkt górny z funkcją estrową. Jest to produkt, z którego tworzy się tworzywa poliestrowe, czyli to, z czego mamy kurtki, z czego mamy bieliznę. Drugi produkt wykorzystywany jest jako biopaliwo. Można go wlać do auta i jechać. To nie jest ropa naftowa, to można syntezować. Jednak całe clou mojego doktoratu to jest synteza tej cząsteczki na środku, katalizatora. Tak syntezuję szereg takich katalizatorów z różnymi ligandami, z różną architekturą. Dobieram odpowiednie podstawniki, dobieram warunki reakcji, żeby ten proces był jak najbardziej wydajny. Żeby Państwu to zobrazować, aktywność tej cząsteczki to jest około 1 milion razy. Że ta jedna cząsteczka reaguje z milionem innych, w milionie cykli, dając nam produkty. Mówiąc obrazowo, bierzemy łyżeczkę katalizatora, otrzymujemy cysternę produktu. Jest to idea zielonej chemii. Idea chemii, która odchodzi od paliw kopalnych, od pochodnych ropy naftowej. Idea chemii, która bazuje na zielonych surowcach. I właśnie w tej reakcji z tymi zielonymi katalizatorami otrzymuje cenne, wartościowe produkty chemiczne. Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa moimi badaniami, tak samo jak udało mi się zainteresować Narodowe Centrum Nauki, które sfinansowało je grantem w wysokości 150 tysięcy złotych. Dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Mączka z Wydziału Nauk Społecznych UAM. Temat wystąpienia: środowisko jako dostawca wdrożeń i koncepcji usług ekosystemowych w Polsce. Szanowni Państwo, to zdjęcie zostało wykonane podczas spaceru badawczego po lesie z panem Waldemarem, leśniczym z 35-letnim stażem. Dziś chciałbym taki spacer zaproponować także Państwu. Wyobraźcie Państwo sobie, że właśnie chodzicie po lesie. Poczujcie smak jagód. Usłyszcie szum drzew. Poczujcie zapach igliwia w swoich nozdrzach. A teraz zastanówcie się, czym jest dla Was las. Co on Wam daje? I jak możecie to opisać? Dla przykładu. Specjalista powie: odchody żubrów mają pozytywny wpływ na warunki troficzne dla mikroorganizmów leśnych. Poeta zaś powie: z każdym dniem las mię większym otacza urokiem, staje się piękniejszym, droższym w każdej dobie. Proszę Państwa, to doskonale pokazuje, że w lesie, w tej samej przestrzeni mamy różne grupy użytkowników. Mamy biologów, mamy złapnionych piękna poetów, mamy spacerowiczów, szalonych grzybiarzy, a ostatnio coraz częściej drwali ministra Szyszki. Każda z tych grup ma inne potrzeby. Dla jednych las to piękno przyrody, dla innych to gospodarka, a dla jeszcze innych siedlisko mikroorganizmów. Dlatego każda z tych grup opisuje swoje potrzeby w inny sposób. Jedni używają bardzo skomplikowanych słów, inni znacznie prostszych, ale innych. Mowa staje się dla nich źródłem nieporozumień, zupełnie tak jak lis tłumaczył małemu księciu. Otaczają się przez to murem, ale nie dlatego, że nie chcą się dogadać, tylko dlatego, że nie rozumieją języka swoich oponentów czy swoich partnerów. Zależy, jak to nazwiemy. W swoich badaniach, korzystając z koncepcji usług ekosystemowych, która pozwala te potrzeby ująć w bardzo prosty sposób, dokonałem analizy stanowisk kilkunastu grup użytkowników. Na tej podstawie opracowałem modelowe strategie komunikacyjne. Stanowią one narzędzie zarządzania lasem i minimalizacji takich konfliktów. I proszę Państwa, nawet jeśli moje badania nie doprowadzą do zburzenia murów pomiędzy różnymi grupami użytkowników, to będą drabiną. Pozwolą przejść z jednej strony muru na drugą po to, żeby po prostu się dogadać. Dziękuję bardzo. Bartosz Mroczkowski z Wydziału Nauk Społecznych UAM. Temat wystąpienia: konceptualizacji praktyki ciała w perspektywie posthumanizmu i nowego materializmu.
Witam Państwa serdecznie. Za moimi plecami mogą Państwo zobaczyć nietypowego królika. Królik ten nazywa się Alba i powstał w jednym z francuskich laboratoriów we współpracy z artystą Eduardo Cacem jako żywe dzieło sztuki. Alba poprzez modyfikację kodu DNA przez naukowców wykazuje specyficzną cechę, a mianowicie potrafi świecić w ciemności fluorescencyjnym światłem. Na przykładzie Alby chciałbym dzisiaj się z Państwem zastanowić, czym ciało jest i do czego ciało jest zdolne. Ponieważ są to dwa kluczowe pytania, które zadaję sobie w swojej rozprawie doktorskiej z zakresu filozofii. Zacznę od przybliżenia może właśnie, czym ciało jest w rozprawie, którą staram się aktualnie skonstruować. Na początek należałoby użyć pewnego podziału, z którego korzystam, na ciała ludzkie i nieludzkie. Ludzkie ciało to oczywiście my, jako przedstawiciele gatunku Homo sapiens, ale mamy też szereg innych ciał, takie jak zwierzęta, rośliny, rzeczy, komórki, mikroorganizmy, a także kod DNA na przykład. W takim razie, co właściwie ciała robią? A mianowicie ciała są aktywne i są sprawcze, przekształcają i są przekształcane. Żeby powstał taki królik jak Alba, dajmy na to, naukowcy musieli użyć określonego sprzętu, czyli zadziałać na niego. Sprzęt natomiast musiał zadziałać na kod DNA, który został przekształcony. Natomiast to spowodowało przekształcenie samej Alby w Albę fluorescencyjnego królika. Drugą ważną rzeczą, którą robią ciała, to to, że występują w pewnych określonych relacjach i konfiguracjach. I to, co zastanawia mnie najbardziej w moim doktoracie, to to, w jaki sposób te relacje się tworzą i dlaczego to są takie, a nie inne relacje w określonych jak gdyby sytuacjach i układach. Na przykład w takiej sytuacji jak stworzenie królika Alba. A więc mamy te wszystkie relacje, one z sobą współdziałają. Wszystko to jak gdyby z sobą współpracuje i to prowadzi mnie do kolejnego punktu, a mianowicie do myślenia o ciałach jako formie wspólnoty. Wspólnot takich układ środowisk, które wzajemnie siebie przekształcają i za pomocą takiej aparatury pojęciowej, jak sądzę, możemy na różne sposoby myśleć o różnego rodzaju kategoriach zjawisk. Ja przyzwałem tutaj przykład Alby, ale możemy też zwrócić tak naprawdę uwagę na przykład smogu, który był już tutaj dzisiaj kilkakrotnie dyskutowany, bo również za pomocą tej aparatury pojęciowej możemy zastanowić się właśnie, jaki układ relacji, jaki układ ciał to smog razem z nami i do czego to może zasadniczo prowadzić, jak możemy opisywać za pomocą nowej aparatury takie właśnie powiązanie. Dziękuję bardzo. Pani Marta Nawrocka z Wydziału Prawa i Administracji UAM. Temat wystąpienia: problemy kryminalistyki. Intersubiektywność metod szacowania czasu śmierci. Dzień dobry, witam Państwa. Po zapoznaniu się z tematem mojej prezentacji na pewno zastanawialiście się Państwo, co oznacza to tajemnicze słowo intersubiektywność, jaki ma związek ze śmiercią i w dodatku jak to wszystko związane jest z tak, wydawałoby się, niezwiązanymi ze sobą dziedzinami nauki, jak prawo, kryminalistyka, medycyna, biologia czy metodologia nauk, ale może po kolei. W każdym postępowaniu sądowym, w którym przeprowadza się dowód z opinii biegłego, istotnym problemem dla organów procesowych, czyli na przykład dla sądu, jest ocena wiarygodności przedstawionych ekspertyz. Z zasady przecież biegłego powołuje się dlatego, że sąd nie posiada tej specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny nauki. W ramach prowadzonych procedur biegli dysponują stosunkowo dużą swobodą. Stosują różne, wybrane przez siebie metody badawcze, które są mniej lub bardziej wystandaryzowane i często nieskontrolowane pod kątem rzetelności. W wielu dziedzinach kryminalistyki też wciąż nie wypracowano konkretnych metod ani standardów prowadzenia ekspertyz. Aby zweryfikować daną metodę, niezbędne jest sprawdzenie, czy charakteryzuje się ona intersubiektywnością. Wysoką intersubiektywność świetnie ilustruje tutaj pokazana taka tarcza strzelnicza na slajdzie. Proszę sobie wyobrazić, że wyniki strzałów do tej tarczy są to wyniki osób stosujących daną metodę. A więc intersubiektywność jest cechą, która wskazuje, jak zgodne między sobą, czyli jak precyzyjne są wyniki osób stosujących daną metodę. Na pewno zgodzicie się Państwo ze mną, że aby jakąkolwiek metodę uznać za rzetelną i za wiarygodną, to niezbędne jest to, żeby wyniki, których ona dostarcza, były do siebie maksymalnie zbliżone, czyli wysoce intersubiektywne.
Niestety w wielu dziedzinach kryminalistyki wciąż obserwuje się niski stan wiedzy w tym zakresie, choć ma to niewątpliwie istotne znaczenie praktyczne i przełożenie na realne sprawy sądowe. Dlatego też postanowiłam zająć się tą tematyką. Pierwszą z metod, którą zbadałam pod kątem intersubiektywności, jest tak zwana metoda TBS, która pozwala na dokładniejsze szacowanie czasu śmierci, nawet w przypadku zwłok będących w późniejszych stadiach rozkładu. Choć metoda ta jest stosowana w praktyce przez organy śledcze na wstępnych etapach śledztwa, to nigdy nie została poddana weryfikacji pod kątem rzetelności i wiarygodności wyników, które generuje. Mam równocześnie świadomość, że wiele metod praktycznie wykorzystywanych w innych dziedzinach kryminalistyki wciąż jest niezbadanych pod kątem intersubiektywności, dlatego uważam za celowe, a wręcz wskazane prowadzenie badań w ramach tych pozostałych dziedzin, co też czynię w ramach swojej pracy doktorskiej. Mój projekt jest również finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Dziękuję bardzo. Marek Richter z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Temat wystąpienia: najlepszy implant to taki, który znika. Nie doceniamy naszych ciał. Myślę, że każdy z nas kiedyś się zranił i podejrzewam, że w większości przypadków po tej ranie pozostało tylko mgliste wspomnienie, jak i odnowiona tkanka. Nadal jednak nie wykorzystujemy w pełni tego drzemiącego w nas potencjału regeneracyjnego. Dlatego w ramach mojego doktoratu zajmuję się tworzeniem i charakterystyką produktów, które ten potencjał pomogą kiedyś wykorzystać. Myślę tutaj o biodegradowalnych implantach naczyniowych. W Polsce, pomimo licznych akcji prewencyjnych, akcji profilaktycznych, nadal choroby układu sercowo-naczyniowego odpowiadają za 45% zgonów w ciągu roku. Zaawansowane przypadki tych chorób często wymagają interwencji chirurgicznej, która niekiedy wiąże się z koniecznością wszczepienia implantu naczyniowego. Obecnie dostępne produkty składają się w głównej mierze z niedegradowalnych polimerów, co przekłada się na zwiększone ryzyko pewnych komplikacji, takich jak zakrzepica czy infekcja. Ponadto niedegradowalne polimery nie posiadają potencjału wzrostowego, a tym samym te implanty nie mogą rosnąć wraz z pacjentem, co eliminuje ich stosowanie w niektórych grupach pacjentów, takich jak na przykład pacjenci pediatryczni z wadami rozwojowymi. Biodegradowalny implant naczyniowy z kolei może rosnąć i znikać. Jest on bowiem wykonany z biodegradowalnych polimerów, czyli takich rozkładanych i metabolizowanych przez nasz organizm. Implanty, które tworzę, składają się z tysięcy bardzo cienkich nici, nawet 100 razy cieńszych od ludzkiego włosa. Zbliża je to do rozmiarów macierzy pozakomórkowej, czyli rusztowania, według którego rozwijają się komórki i zarazem zaprawy, która spaja je w jedną tkankę. Nici w takich implantach działają jak wskazówka dla komórek, które rosną wzdłuż nich. W miarę upływu czasu nici stopniowo zanikają, zastępowane przez oryginalną tkankę. W tym procesie znika i sam implant. Prowadzi to ten naturalny proces odnowy i regeneracji, prowadzi do odzyskania pełnej funkcjonalności naczynia, zarówno tej biochemicznej związanej z aktywnością komórek, jak i mechanicznej związanej z odzyskaniem ciągłości tkanek. Biodegradowalne implanty naczyniowe zredukują ryzyko częstych komplikacji, zredukują ryzyko konieczności ponownych operacji pacjenta czy stosowania długotrwałej farmakoterapii, co najczęściej jest teraz związane właśnie ze współcześnie stosowanymi materiałami. To, co pozostawią, to nowa tkanka, nowe naczynia bez żadnych ciałowców. Dziękuję bardzo. Anna Wilińska-Zelek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Temat wystąpienia: samoregulacja. Dobra alternatywa dla mediów? Mafia w togach. Kolejne księżycowe wyroki. Miażdżący raport. W Polsce źle stanowi się prawo. To nie tytuły kryminałów, lecz nagłówki z ostatnich tygodni. Zaufanie społeczne do prawników, systemu tworzenia prawa oraz uchwalanych w toku procesu legislacyjnego norm budzi wiele wątpliwości i skłania do pogłębionej refleksji. Oczywiście problem nie istnieje od dzisiaj i jest wielowątkowy. Profesor Wronkowska zwraca uwagę na to, że parlament nie jest w stanie wyartykułować istotnych interesów społecznych. My nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby środowiska. Habermas mówi o tym, że jesteśmy skolonizowani przez prawo, że prawa jest za dużo, że wnika ono w zbyt wiele sfer życiowych. Doktor Kochanowski zwracał uwagę na to, że mamy do czynienia z fikcją znajomości prawa, że prawo jest niesprawiedliwe, nieskuteczne i zależne od polityki.
Prawo z gracją słonia wnika w obszary, które są niezwykle wrażliwe z punktu widzenia społeczeństwa. Tutaj warto chociażby odwołać się do przykładu akta, który wywołał tak duży opór społeczny. A gdyby tak, to nie prawo było narzucane odgórnie, tylko my byśmy je sami stanowili. Gdybyśmy to my ustalali reguły gry, gdybyśmy, znając się na określonych dziedzinach, w których się specjalizujemy, w których się dobrze orientujemy, wprowadzali takie zasady, które będą nam odpowiadać. Ustalimy odpowiednie sankcje, nawet wprowadzimy odpowiednie organy. Odciążmy państwo, po co je angażować? Zrobimy to szybciej, elastyczniej, lepiej. Takie mechanizmy są znane już od starożytności. Odwołać się wystarczy chociażby do przysięgi Hipokratesa. Mechanizmy samoregulacyjne jednak rozwinęły się na przełomie XIX i XX wieku, a aktualnie stanowią jeden z podstawowych postulatów programu lepszego stanowienia prawa, który został przyjęty w ramach Unii Europejskiej. W niektórych obszarach samoregulacja jest szczególnie pożądana, między innymi w branży mediów, którą na co dzień się zajmuję. W swojej rozprawie doktorskiej zastanawiam się, konceptualizuję pojęcia, zastanawiam się, jak wygląda samoregulacja, odtwarzam, jak funkcjonuje w poszczególnych systemach, co zrobić, by była lepsza, efektywna, by mogła faktycznie zastąpić regulacje prawne. I tu pojawia się jedno z podstawowych pytań. Czy to w ogóle ma prawo się udać? Czy możemy doprowadzić do sytuacji, w której dobrowolność równa się skuteczność i zaufanie? Tak, jak najbardziej. Takie przykłady występują. I w tym miejscu pragnę odwołać się do jednego z nich. System PEGI. Pan-European Game Information. Ja myślę, że dla wszystkich z Państwa oczywistym jest wręcz, że na pudełkach gier komputerowych mamy tutaj takie ilustracje. Nie wynika ich stosowanie z reguł prawnych. Takich reguł nie ma. Wynika to tylko i wyłącznie z samoregulacji środowiska producentów i dystrybutorów gier komputerowych. Jak wykazują badania, samoregulacja nie jest jednak narzędziem uniwersalnym. Jej efektywność zależy od naprawdę wielu czynników. Natomiast stanowi ona ciekawy poligon doświadczalny. Czas minął. Szanowni Państwo, za nami pierwszy etap eliminacji poznańskiej edycji konkursu Free Minute Thesis. Jury zapraszamy na obrady, a Państwa zachęcam do oddania głosów w ramach Nagrody Publiczności. Myślę, że około 15 minut nasze jury będzie obradować, za 15 minut wręczenie nagród. Państwa zachęcam do skorzystania z małego poczęstunku. Szanowni Państwo, za nami pierwszy etap eliminacji w ramach poznańskiej edycji konkursu Free Minute Thesis. Jury oraz publiczność zdecydowała już, które prezentacje były dzisiaj najlepsze. Zanim jednak ogłosimy ostateczny werdykt, chcielibyśmy wszystkim uczestnikom serdecznie podziękować się za dzisiejszy udział w konkursie i wręczyć Państwu certyfikaty. Poproszę panią Luizę Dawidowicz. Poproszę o pozostanie tutaj na scenie, dobrze? Nina Kaczorowska. Aleksandra Kargul. Paulina Komasińska. Piotr Krzyżański. Ewelina Kuberska. Barbara Kulesza-Gulczyńska, Wojciech Langwiński, Marcin Leszczyński, Łukasz Lindner, Jan Lorkowski, Krzysztof Mączka, Bartosz Mroczkowski, Marta Nawrocka, Marek Richter, Anna Wilińska-Zelek. Szanowni Państwo, czas na ogłoszenie werdyktu jury oraz publiczności. Zaczniemy od nagrody publiczności. Państwa zdaniem,
Najlepsze wystąpienie było pani Barbary Kuleszy-Gulczyńskiej, czytanie jako działanie od lajków do powieści panowskiej. Decyzją jury drugie miejsce otrzymuje pani Barbara Kulesza-Gulczyńska. Drodzy Państwo, zwycięzcą pierwszych eliminacji międzynarodowego konkursu Free Minute Thesis w Poznaniu decyzją jury zostaje pan Marek Richter za wystąpienie Najlepszy implant to ten, który zniknął. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i szczególnie zwycięzcom. Chciałam jeszcze poprosić przewodniczącego jury o zabranie głosu. Panie prezesie, 3 minuty wystarczą? Szanowni Państwo i szanowni laureaci, jako jury muszę powiedzieć, że jesteśmy naprawdę niesamowicie pozytywnie zaskoczeni. Pierwszy raz bierzemy udział w takowym przedsięwzięciu i Państwa przygotowanie, Państwa profesjonalizm jest dla nas naprawdę dużym zaskoczeniem i niespodzianką. Co jest dla nas ważne? Ważne, że tą pracę naukową, którą w tej chwili prowadzicie, umieliście nam przekazać w sposób bardzo czytelny. Dyskutowaliśmy i zastanawialiśmy się, czy te 3 minuty, które mieliście, czy poświęciliście na to 5 godzin, 10 godzin, bo zrobiliście to perfekcyjnie. Naprawdę mieliśmy jako jury problem z wyborem osoby najlepszej. Natomiast co myślę, że jest dla nas ważne, dla osób jury, osób, które w różnych dziedzinach funkcjonują, to, że świat nauki zbliża się do przeciętnego Polaka, że my zaczynamy rozumieć, co Państwo robicie na uczelniach, jakie mogą być tego efekty. A dla mnie, jako dla przedsiębiorcy, jeszcze jest ten lepszy sygnał, że być może też to marzenie współpracy biznesu z nauką i odwrotnie wreszcie będzie miała miejsce, bo my zrozumiemy, co właśnie, jakie działania, jakie prace są realizowane na uczelni. Więc serdecznie gratulujemy laureatom, tym bardziej trzymamy kciuki za piątek, a potem myślimy, że dalej na kolejnych etapach. Wszystkiego najlepszego i dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu. To już koniec pierwszego etapu eliminacji. O godzinie 11:30 rozpoczniemy drugi etap eliminacji. Szanowni Państwo, witam Państwa na drugim etapie eliminacji do poznańskiej edycji konkursu Free Minute Thesis. Jako pierwszy dla Państwa wystąpi pan Dominik Czerkawski z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, a temat jego wystąpienia to nieprzeciętny menadżer, zarządzanie z pomocą jednokomórkowca. Dzień dobry, nazywam się Dominik Czerkawski, Politechnika Poznańska. Celem prowadzenia badań jest opracowanie nowego systemu zarządzania danymi podstawowymi dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Już od ponad roku uczestniczę w innowatorskim projekcie, który wdraża nową metodę zarządzania i jest to metoda autorstwa pana Kazuo z Japonii i ona właśnie odbiega od typowej struktury przedsiębiorstwa, dzieląc się
na takie autonomiczne jednostki zwane amebami. I w mojej pracy doktorskiej zastanawiam się, czy istnieje taki współczynnik właśnie w moim dziale dla zarządzania danymi podstawowymi, który ma realny wpływ na właśnie kondycję całego przedsiębiorstwa, ponieważ dana właśnie jednostka, czyli w moim przypadku ameba, ona ma za zadanie właśnie zarządzać swoim bilansem, czyli po prostu wszystkie koszty i zyski są jakby w tej danej amebie i właśnie się zastanawiam, w jaki sposób wyznaczenie współczynnika dla mojej ameby ma właśnie dynamiczny, realny wpływ na kondycję całego przedsiębiorstwa. Jestem przekonany, że wyznaczenie takiego współczynnika pozwoli bardziej zaangażować się wszystkich pracowników w danym przedsiębiorstwie. Dziękuję. Do wystąpienia pana Szymona Galasa z Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Temat wystąpienia: sprawność fizyczna oraz zachowanie zdrowotne młodych zawodników uprawiających tenis stołowy. Raz, dwa. Wyróżniającym się hasłem na niniejszym slajdzie jest tenis stołowy. Tenis stołowy, czyli sport, który przez wielu jest traktowany jako swego rodzaju wypełniacz lekcji wychowania fizycznego podczas srogiej, mroźnej zimy. Ja chciałbym, żebyśmy teraz przez chwilę chociaż spojrzeli na tenis stołowy, tak jak już spojrzało na niego wielu światowej sławy naukowców, jak napisał o nim m.in. Jerzy Grycan, autor książki Integralny tenis stołowy, czyli jako o sporcie, w którym na przestrzeni od 2 do 6 metrów musimy odebrać piłeczkę lecącą często nawet do 200 km na godzinę i kręcącą się 150 razy na sekundę. Na to wszystko mamy od 0,3 do 0,5 sekundy. Musimy odpowiednio ustawić się na nogach, dobrać kąt uderzenia rakietki. Liczy się też antycypacja, tak? Czyli przewidywanie zagrania przeciwnika. To wszystko sprawia, że tenis stołowy sprawia bardzo wysokie wymagania zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. W tenisie stołowym trzeba przystosowywać się do trudnych, zmiennych sytuacji. Tenis stołowy zwany jest też aerobowymi szachami, w których to dominuje wysiłek mieszany. Te wszystkie aspekty spowodowały, że w swojej pracy doktorskiej chciałbym stworzyć swego rodzaju profile młodych zawodników w wieku kadeta i młodzika, trenujących tenis stołowy w wielkopolskich klubach na bazie badań sprawności fizycznej ogólnej oraz wybranych komponentów sprawności fizycznej specjalnej, antropometrii, prześwietlenia nadgarstka niedominującej dłoni, na bazie czego możemy według odpowiednich protokołów oszacować przyszły wzrost młodego osobnika, oraz analizy zachowań zdrowotnych i aktywności fizycznej. Uważam, że takie badania mają bardzo duże znaczenie nie tylko ze względu na kontekst społeczny, ale także na odpowiedni dobór obciążeń treningowo-startowych, a także ewentualne działania kompensacyjne i korekcyjne w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości. Ważnym kontekstem jest także unikanie wczesnej specjalizacji, dobór indywidualnego stylu gry oraz przede wszystkim długotrwały rozwój zawodnika. Wszystkie działania, które podejmuję tak naprawdę podczas studiów doktoranckich, w jedną klamrę spina słowo radość. Radość z tego, że mogę łączyć moją dziecięcą pasję z pracą zawodową i pracą doktorską. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Jakubowska z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat wystąpienia: wiarygodność świadków naocznych i nausznych w świetle badań nad percepcją i pamięcią. To na pewno była blondynka. Co ty opowiadasz? Przecież miała czarne włosy. Czy zdarzyło się państwu kłócić z osobami będącymi uczestnikami tych samych wydarzeń o ich szczegóły? Mi wielokrotnie.
Co więcej, zawsze byłam przekonana, że to ja mam rację, a jemu czy tam jej to się na pewno pomieszało, bo przecież wiem, co widziałam i co słyszałam. Dlaczego tak się dzieje? Ze względu na szereg zjawisk, które zniekształcają naszą pamięć i percepcję. Przykład? Zjawisko transferu pamięciowego. Kiedy dwa wydarzenia występują bardzo blisko siebie w czasie, pewne elementy tych wydarzeń mogą zostać zamienione w naszych wspomnieniach. I tak, widzimy blondynkę na przystanku tramwajowym, a za chwilę brunetkę w kawiarni. Nasze wspomnienia mieszają się i jesteśmy przekonani, że na przystanku stała brunetka. A skąd ja go znam? A czy zdarzyło się Państwu mieć problem z rozpoznaniem własnego dentysty w supermarkecie? Jest to związane z efektem kontekstu. Jeśli dany element sceny wzrokowej występuje w innym otoczeniu niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, w naszym przypadku dentysta w supermarkecie, a nie w gabinecie dentystycznym, czas jego rozpoznania znacznie się wydłuża. Poprzez te i szereg innych zjawisk staram się pokazać, że nie możemy ufać nawet najbardziej wiarygodnemu świadkowi naocznemu czy nausznemu. Co już udało mi się zrobić? W zaprojektowanych badaniach, w których oddzieliłam rejestrowanie informacji wzrokowych i słuchowych, czyli rejestrowanie twarzy i głosów, a następnie prosiłam o ich rozpoznawanie, okazało się, że zarówno w przypadku twarzy, jak i głosów trafność rozpoznania osoby nieznanej jest rzędu około 30%. Osoby znanej natomiast około 70%, a nie 100%. Proszę zwrócić uwagę, jest to zatrważający wynik, ponieważ deklarujemy, że kogoś znamy czy też kojarzymy, a po kilku dniach nie potrafimy tej osoby rozpoznać. W badaniach nad częścią wzrokową wykorzystuję eye tracker, który pozwala mi kontrolować, gdzie patrzymy, w jaki sposób i jak długo. Co dalej? Badania nad tworzeniem wizerunku, w których stawiam pytanie, czy odtwarzanie wizerunku wzrokowego bezpośrednio po wydarzeniu, czy to otoczenia, czy to osoby, wspomaga, czy też utrudnia późniejsze rozpoznanie ze względu na ingerencję we wspomnienie. Czy jeśli osoba badana przygląda się jednej postaci w serii prezentowanych zdjęć, to czy później wskazuje ją na okazaniu? A po co to wszystko? Żeby nie skazywać tylko i wyłącznie na podstawie zeznań świadków naocznych i nausznych. Żeby pamiętać, że potrzebny jest niezależny dowód. Nawet jeśli jesteśmy przekonani, że coś widzieliśmy, czy coś słyszeliśmy, pamiętajmy, że nasza pamięć i percepcja są ograniczone i nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Wspomnienia nie są wiernym odwzorowaniem wydarzeń. Są konstruktem tworzonym w naszym umyśle. Świat jest jedną wielką iluzją. Dziękuję. Natalia Kłysz-Sokalska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Temat wystąpienia: muzyka a emocje dziecka. Jesteśmy dorosłymi, wykształconymi, wszechstronnymi ludźmi. Potrafimy rozwiązywać problemy z dziedziny naszej nauki, ale także życia codziennego. Umiemy wymienić żarówkę, kierować autem, ale czy potrafimy mówić o swoich emocjach? Czy wiemy, co odczuwamy? Zakładam, że decydujące, dominujące dzisiaj u Państwa emocje to jest stres, strach, radość, ekscytacja. Nam dorosłym nazywanie emocji, które odczuwamy, sprawia niemały problem. A jak to jest u dzieci? Dla dzieci to jest często jazda bez trzymanki. Słowa dobrze, źle, fajnie, niefajnie muszą rozwiązać cały problem. A to właśnie emocje u dzieci są często źródłem konfliktu. Edukacja emocjonalna w Polsce jest często traktowana przypadkowo i powierzchownie. Dlatego dla mnie głównym celem jest wzmocnienie i pogłębienie dziecięcego języka emocji. Jak to jest, że muzyka i emocje tak bardzo dobrze się ze sobą łączą? Czy znają Państwo bardziej emocjonujący środek przekazu niż muzyka? Wątpię. Muzyka pozostawia po sobie emocjonalne ślady pamięciowe. Linia melodyczna może nas pobudzać, może nas odprężać. Inaczej działa na nas barwa harfy, inaczej trąbki. Dlatego właśnie te dwa elementy, słowo i muzyka, połączyłam w całość najprostszą formę aktywności muzycznej dziecka, jaką jest piosenka. To jest aktywność, z którą dziecko styka się już od samego urodzenia, kiedy mama z czułością śpiewa mu kołysanki. Wprowadzając zatem w moim badaniu naukowym, w programie eksperymentalnym, w młodszych klasach szkoły podstawowej, program oparty na edukacji muzycznej i edukacji językowej, wprowadzam edukację emocjonalną. Poprzez najbardziej naturalne i najbardziej proste dla dziecka formy działania, działania muzyczno-ruchowe, dziecko z perspektywy bohatera piosenki zyskuje, pogłębia swój język emocji. Z czasem ten język się pogłębia, z czasem również uświadamia się, jak bardzo te emocje są płytkie, a jakie powinny być. Dziecko stawia się w perspektywie bohatera, dzięki czemu pogłębia się również jego empatia.
dziecko przestaje czuć się po prostu niefajnie. Bywa sfrustrowane, wzburzone, pełne napięcia, pełne ekscytacji. Co daje program? Przede wszystkim poszerzenie języka emocji, które odzwierciedla się w profilaktyce przeciw zaburzeniom emocjonalnym. Bo to właśnie emocje i to właśnie brak zrozumienia tych emocji powoduje, że nasze odbieranie świata i rzeczywistości bywa zaburzone. Czy wyobrażają sobie Państwo świat bez przemocy słownej, agresji i hejtu? Ja tak. Jeżeli tylko pozwolimy młodszym pokoleniom na zajrzenie w głąb siebie, w głąb własnych emocji i nauczymy ich je nazywać. Dziękuję. Piotr Lewandowski z Wydziału Chemii UAM. Temat wystąpienia: szczepionki dla roślin lepiej zapobiegać niż leczyć. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Lewandowski, jestem doktorantem na Wydziale Chemii UAM. Temat mojej rozprawy doktorskiej streściłem do tematu szczepionki dla roślin lepiej zapobiegać niż leczyć. W moich badaniach staram się zapobiegać chorobom wirusowym roślin, ponieważ powodują one znaczne straty w jakości ilości plonów, a nie da się im zapobiegać w sposób konwencjonalny, ponieważ wirusy poza organizmem żywiciela niestety stanowią materię nieożywioną i są niewrażliwe na różne związki chemiczne, które są stosowane obecnie w rolnictwie. A po infekcji niestety jest już po prostu za późno na dokonanie kroków zapobiegających chorobie. Na szczęście w latach 80. poprzedniego wieku odkryto zjawisko, które polega po prostu na odporności roślin. Jak się okazało, rośliny posiadają swój własny system immunologiczny, który jest niestety dosyć słaby, ale na szczęście, jak się okazało w dalszych badaniach, można go indukować, czyli po prostu wzbudzać różnymi środkami chemicznymi. Pierwszy z tego typu związków to był ASM, czyli substancja pokazana tutaj. Niestety ma on bardzo niską rozpuszczalność w wodzie, przez co był bardzo trudny w użyciu i przez to nieefektywny, chociaż jego efektywność biologiczna była stosunkowo dobra. W moich badaniach skupiłem się na modyfikacji chemicznej tego związku, która przede wszystkim polega na polepszeniu jego właściwości biologicznych poprzez zwiększenie rozpuszczalności i po prostu zwiększenie przyswajalności tego związku dla rośliny. Jak się okazało w badaniach, wyniki są bardzo obiecujące, ponieważ uzyskaliśmy 100% indukcji odporności dla chorób wirusowych oraz bardzo wysoką indukcję odporności dla chorób żywicznych, co jest ewenementem dla tego typu związków. Co ważne, związki te są używane w bardzo niskim stężeniu, ponieważ przy oprysku jest to stężenie jedynie 20 mg na litr, co w przeliczeniu na hektar daje nam 8 gramów. Wyobraźcie sobie Państwo, że możemy wziąć 3 łyżki stołowe tego związku, rozpuścić je w opryskiwaczu i zapobiec chorobom wirusowym, myślę, grzybicznym na 1 hektarze uprawy. Jest to dawka ekstremalnie niska w stosunku do obecnie stosowanych środków ochrony roślin, które w Unii Europejskiej stosowane są w ilości około od 1 do 2 kg na hektar. Tak jak widzimy, wspieranie naturalnych reakcji immunologicznych w roślinie jest bardzo nowatorskim pomysłem i uważam, że tego typu środki ochrony roślin stanowią przyszłość dla tego działu rolnictwa, ponieważ są one stosunkowo bezpieczne dla środowiska, a ich skuteczność jest bardzo wysoka. Uważam również, że tego typu związki mają przyszłość pod kątem generalnie wzmacniania odporności roślin, ponieważ tak jak zaznaczyłem na slajdzie, dużo lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dziękuję bardzo. Jagoda Litowczenko z Wydziału Biologii UAM. Temat wystąpienia: projektowanie i tworzenie rusztowań do hodowli neuralnych komórek macierzystych. Dzień dobry. Prowadzę interdyscyplinarne badania w ramach współpracy Centrum Nanobiomedycznego z Zakładem Wirusologii Molekularnych UAM. Zajmuję się medycyną regeneracyjną. Medycyna regeneracyjna jest to stosunkowo nowa, intensywnie rozwijająca się gałąź medycyny, która zajmuje się naprawą i zamienianiem komórek tkanek i narządów w celu przywrócenia ich funkcjonowania w przypadku chorób oraz urazów. Często wykorzystuje się tutaj komórki macierzyste. Komórki macierzyste są to najbardziej pierwotne, niewyspecjalizowane komórki, które dają początek wszystkim komórkom naszego organizmu. Mają one unikatowe właściwości, takie jak możliwość do nieograniczonych podziałów i jednocześnie możliwość do różnicowania się w wyspecjalizowane typy komórek potomnych, takich jak komórka mięśni, komórka kości oraz neuron. Niestety nasz układ nerwowy posiada bardzo małe i powolne zdolności do regeneracji, dlatego ciągle poszukiwane są metody,
przyspieszania namnażania komórek macierzystych poza ustrojem organizmu naszego ludzkiego. Więc potrzebne to jest w celu przyspieszenia regeneracji i naprawy neuronów. I właśnie ten problem skłonił mnie do podjęcia badań. W moim projekcie badawczym zajmuję się wytwarzaniem skafoldów. Są to specjalne podłoża komórkowe, na których hoduje się komórki pobrane wcześniej od pacjentów w celu ich późniejszej implementacji, to znaczy ich późniejszego wszczepienia do organizmu ludzkiego w miejscu ubytku. Takie skafoldy powinny być przede wszystkim biokompatybilne, to znaczy nie mogą wywoływać toksyczności wobec tkanek. Powinny również mieć charakter przestrzenny, żeby można było je formować w dowolne tkanki organizmu. Poza tym mogą mieć one właściwości takie, jak przedstawiłam na slajdzie. Istnieje również możliwość wpływu biomateriałów posiadających określone nanowzory na swojej powierzchni na ukierunkowany wzrost i migrację komórek neuronalnych. I właściwie stworzyłam już takie rusztowanie komórkowe na podstawie biokompatybilnych polimerów, zarówno takich, które ulegają biodegradacji, jak i takich, które nie ulegają biodegradacji. W celu wzmocnienia skafoldów wykorzystuję również dodatki węglowe, takie jak na przykład grafen. Widzicie Państwo wybarwione przeze mnie komórki fluorescencyjnie na otrzymanych przeze mnie podłożach komórkowych. Widzimy, że komórki te neuronalne rosną wzdłuż zaprojektowanych przeze mnie struktur. Głęboko wierzę, że w przyszłości takie podłoża, które produkuję, będą mogły być wykorzystane w medycynie regeneracyjnej, w ukierunkowanym wzroście komórek neuronalnych w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona, czy też stwardnienie rozsiane. Takie badania są niezwykle ważne, ponieważ każdego roku na całym świecie setki milionów ludzi umiera z powodu chorób układu nerwowego. Dziękuję. Natalia Mazurkiewicz z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Temat wystąpienia: transgeniczne świnie, przyszłość medycyny. Witam Państwa serdecznie. Chciałabym Państwu powiedzieć co nieco na temat przyszłości medycyny. Wbrew pozorom, w tym momencie mamy bardzo duży problem w medycynie z powodu niedoboru wszystkich narządów, które są niezbędne do przeprowadzania przeszczepów. Problem przeszczepów w tym momencie dotyczy coraz większej ilości osób. Niestety z powodu różnych chorób nasze organy stają się niewydolne i jedynym sposobem leczenia takich chorób jest przeszczepienie takiego narządu na nowy, który będzie w pełni zdrowy. Niestety dawców jest bardzo mało, dlatego też coraz częściej zwracamy się ku innym metodom. Można zastosować tutaj narządy od świni domowej. Myślę, że w głowie Państwa pojawia się teraz myśl, jak to jest możliwe. Możliwe jest to dlatego, że organy świni są bardzo podobne do organów człowieka i tylko niewielki zabieg, czyli modyfikacja genetyczna, może tutaj przybliżyć nas do tego, że takie świnie będą miały organy zastępcze dla człowieka. Właśnie tym będę się zajmować podczas mojej pracy doktorskiej. Umieszczę specjalny gen człowieka w genomie świni, dzięki czemu świniata będzie mogła dawać organy, które będą w stanie przetrwać w organizmie człowieka. Chciałabym w tym momencie wyjaśnić Państwu, na czym to polega. Organ przeszczepiony od świni w takiej postaci byłby odrzucony, natomiast w momencie, kiedy pojawi się takie specjalne białko, które właśnie jest kodowane przez ten gen, takie tutaj oto makrofagi, które zjadają obce komórki w naszym organizmie, nie będą atakowały takiego organu, przez co będzie on w stanie przetrwać u nas w organizmie i nie będzie tego problemu z niedoborem organów do przeszczepu. Tak więc chciałabym tutaj Państwu zwrócić uwagę na ten aspekt możliwości rozwoju medycyny w kierunku biotechnologii. Dziękuję. Anna Michniuk z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Temat wystąpienia: lekcje na Facebooku, tak to możliwe. ZZZ. Zakuć, zdać, zapomnieć. Pamiętacie Państwo tę zasadę? Muszę Państwu powiedzieć, że współcześnie nie jest ona już tak bardzo popularna wśród młodzieży, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Współczesna młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że
Wszystko to, co jest im potrzebne, wiedza, której potrzebują, znajduje się tutaj. Tutaj, czyli w kieszeni, w smartfonie. Odpowiedź na każde nurtujące ich pytanie zostanie znaleziona w ułamku sekundy po tym, jak zostanie odpowiednia fraza wpisana w wyszukiwarkę Google. Co wobec tego w takiej sytuacji ma zrobić współczesny nauczyciel? Jak zachęcić uczniów do pracy? Jak zachęcić uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy? Przede wszystkim współczesny nauczyciel powinien żyć w tym świecie, w którym żyje współczesna młodzież. A współczesna młodzież żyje w świecie przepełnionym mediami. Oni są zanurzeni w mediach. Świat realny przenika się ze światem wirtualnym. Bo czy, nawet patrząc na Państwa, czy nie rozmawiacie Państwo ze sobą w miejscach pracy o tym, co ktoś dzień wcześniej albo jeszcze tej samej nocy opublikował na Facebooku, Instagramie, Snapchacie czy Twitterze? Niektórzy z Państwa się w tej chwili uśmiechają, więc myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Zastosowanie nowych mediów, mediów społecznościowych, to jest dzisiaj bardzo dobre rozwiązanie dla nauczycieli. Trzy przykłady, bardzo szybkie przykłady. Jednym z nich jest omówienie lektury Wesele poprzez założenie fikcyjnych profili bohaterów z dramatu i prowadzenie dyskusji na tematy związane z dramatem. Jak się okazało, nauczycielka, która w ten sposób prowadziła lekcję, nie ograniczyła się tylko do rozmawiania na tematy z dramatu. Uczniowie rozmawiali również na inne tematy, posługując się językiem Wyspiańskiego. Efekt lekcji był taki, że oceny były 3 razy lepsze niż dotychczas omawiane lektury. Inny przykład stanowią grupy klasowo-lekcyjne, zamknięte grupy, tajne grupy, które zakłada nauczyciel. Dzięki temu, że uczniowie należą do takich grup, lekcja staje się lekcją rozszerzoną. Nie trwa 45 minut. Uczniowie mogą dyskutować na tematy lekcyjne poza murami szkoły. Mogą sobie podsyłać linki do ciekawych eksperymentów. Mogą podsyłać zdjęcia, filmy. Tak jak mówię, lekcja staje się lekcją rozszerzoną. Trzeci sposób na zagospodarowanie, dydaktyczne zagospodarowanie Facebooka wypływa od fanów książek Kamienie na szaniec i Jerzycjady Małgorzaty Musierowicz. O tym jednak nie zdążę Państwu już dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam do zajrzenia na profile właśnie poświęcone tym książkom. Współczesny nauczyciel powinien podążać za nowymi technologiami. Wtedy podąży za uczniem. Dziękuję. Paweł Sega z Wydziału Biologii UAM. Temat wystąpienia: nadchodzące wyzwania dla roślin uprawnych i populacji ludzkiej na świecie. Witam Państwa serdecznie. W swoim doktoracie pracuję nad jęczmieniem, czwartą najważniejszą rośliną uprawną na świecie. Przewiduje się, że w 2050 roku liczebność populacji ludzkiej osiągnie liczbę 9 200 milionów. Jednakże za tym wzrostem nie będzie przekładał się wzrost produkcji rolnej. Inne czynniki, które decydują o produkcji żywności, niekorzystnie na niego wpływając, to problemy środowiskowe, takie jak ocieplający się klimat, niedobór wody pitnej, czy zmniejszające się zasoby składników mineralnych, w tym fosforu. Fosfor to jeden z najważniejszych pierwiastków o ogromnym znaczeniu dla prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania wszystkich organizmów żywych, w tym również roślin, które badam. Fosfor to składnik DNA, RNA, bez niego nie byłoby energii. Fosfor to fakt, jest trudno przyswajalny przez rośliny i jest bardzo szybko wypłukiwany z gleby, dlatego współczesne uprawy światowe wymagają nawożenia. Fosfor jest nieodnawialny i jego globalne złoża kopalniane w bardzo szybkim tempie ulegają wyczerpaniu. Jeżeli Państwo spojrzą tutaj na tą mapę, zauważą, że już wkrótce cały świat będzie uzależniony od importu fosforu z Maroko. Nasza planeta ma jakieś ograniczenia. Szacuje się, że przy tylko niewielkim wzroście 3-4% zapotrzebowania ludności na zwiększoną produkcję żywności, fosforu zabraknie już za około 50 lat. W swoich badaniach doktorskich staram się poznać, zrozumieć molekularne mechanizmy, które decydują o odporności roślin i odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiskowe. Udało mi się w doktoracie zidentyfikować dwa nowe białka zaangażowane w regulację ekspresji genu phosphate 2, czyli fosforan 2, który jest zaangażowany w odpowiedź, czy też w utrzymanie równowagi homeostazy fosforanowej w roślinach.
Jeżeli spojrzą Państwo tutaj na te rośliny, zobaczą Państwo, że rośliny hodowane w warunkach niskiego poziomu fosforu, niedoboru fosforu, bardzo szybko się starzeją. Widać oznaki żółknienia liści, są mniejsze i dają znacznie mniejsze plony. Jednak takim roślinom można pomóc poprzez dodanie fosforu. Po dodaniu fosforu następuje przywrócenie optymalnego wzrostu i rozwoju roślin, tak jak widzimy to na roślinie kontrolnej hodowanej od początku w warunkach kontrolnych. Wierzę, jestem przekonany, że moje badania pozwolą na wykorzystanie naturalnych mechanizmów, które tkwią w roślinie, do produkcji żywności w niekorzystnych warunkach w przyszłości. Mam nadzieję, że tak będzie. Trzymajcie kciuki. Dziękuję za uwagę. Pan Adam Staliński z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Temat wystąpienia: zielona energia bardziej opłacalna od węgla. Jak to zrobić? Szanowni Państwo, w ostatnim czasie dużo mówi się o brudnym powietrzu w Polsce. Wprawdzie głównym winowajcą są tutaj kominy naszych domów, ale i elektrownie węglowe też dużo dokładają od siebie. Dlatego zasadne jest poszukiwanie alternatyw dla nich i szukanie czystszych źródeł. Dlatego też postanowiłem w moim doktoracie skupić się właśnie na odnawialnych źródłach energii i spróbować określić, które z nich są najbardziej konkurencyjne i jak tą konkurencyjność kształtować. Innymi słowy, w które z nich najlepiej zainwestować i jak to zrobić. Tyle, że sprawa nie jest taka prosta. Nie można bowiem przestać na najniższej cenie, albowiem wówczas okazałoby się, że powinniśmy skupić się na samych wiatrakach, ale one produkują prąd tylko wtedy, gdy jest wiatr. Dlatego, żeby wszystko nam się kompletnie nie rozregulowało, trzeba spojrzeć też na cały szereg innych czynników. Właśnie na przykład na stabilność podaży, ale też na przykład uregulowania prawne, kwestie związane z szansami wynikającymi z rozwoju technologii, ale też tym na przykład, co ludzie powiedzą. To znaczy na przykład, jeżeli będziemy chcieli komuś postawić za płotem biogazownię, czy nie zablokuje nam jej, jak to się często zdarza, mówiąc, że nie chce sąsiadować z czymś takim. Jak przekonać ludzi do czegoś takiego? Wiele innych też dylematów się pojawia, na przykład, jeżeli chcielibyśmy uprawiać biomasę, ile ziemi możemy na to przeznaczyć, tak aby wciąż mieć miejsce na uprawę żywności? Albo jeżeli zdecydujemy się na elektrownię geotermalną, która w Polsce jest, powiedzmy sobie szczerze, tak sobie opłacalna, ale jeżeli obok dodamy jeszcze na przykład termy, to czy podniesiemy jej konkurencyjność na tyle, by było to warte wkroczenia w ten biznes? Na te i wiele innych pytań próbuję udzielić odpowiedzi w moim doktoracie. Jako taki model spajający wybrałem sobie tutaj tak zwany diament Portera, czyli taki model analityczny określający różne grupy determinantów, czynników wpływających na konkurencyjność branży. Badania przeprowadzam zarówno na podstawie literatury, jak i ankiet wśród przedsiębiorców właśnie z sektora odnawialnych źródeł energii i próbuję na podstawie tego wszystkiego odpowiedzieć na pytanie, w co najlepiej inwestować i jak to zrobić, aby te źródła były właśnie konkurencyjne i abyśmy wszyscy na tym skorzystali i mogli wreszcie odetchnąć świeżym powietrzem. Dziękuję bardzo. Pan Szymon Tomczak z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Temat wystąpienia: szef kuchni poleca menu w intensywnej terapii. Dzień dobry. Szanowni Państwo, wyobraźmy sobie, że znajdujemy się teraz w najlepszej poznańskiej restauracji. Prosimy kelnera o sugestie. Chwilę później zastanawiamy się, jak wyśmienicie będzie smakował ten posiłek polecony przez szefa kuchni. A teraz, proszę Państwa, przenieśmy się do szpitali, na oddziały, gdzie są schorowani ludzie. Ludzie, którzy nie mogą jeść i pić. Na ratunek tym ludziom przychodzi współczesna medycyna, wprowadzająca żywienie pozajelitowe. Żywienie pozajelitowe jest to zbilansowany zestaw wszystkich niezbędnych substancji do odżywienia i przeżycia danej osoby. Ci ludzie muszą także w specjalny sposób dostawać swoje leki. I tutaj przechodzimy do tematyki mojego doktoratu. Czy dany lek można połączyć z mieszaniną żywieniową? W moim doktoracie badam wpływ temperatury, światła oraz czasu przechowywania takiej mieszaniny z lekiem. Sprawdzam stężenie danego leku w tej mieszaninie, bo chodzi o to, aby mieć pewność, że pacjent dostanie lek bezpieczny, a terapia będzie skuteczna. Sprawdzam parametry fizyczne danych emulsji po to, że pomimo braku zmian gołym okiem, emulsja musi mieć odpowiednią wielkość cząstek. Jeżeli te cząstki są większe, może dojść do zatoru płuc.
Szanowni Państwo, a co jeśli dany lek można przechowywać w takiej mieszaninie? Lek jest trwały, mieszanina się nie rozkłada. Otóż w aptece szpitalnej w warunkach sterylnych można wykonać od razu tygodniową terapię dla takiego pacjenta. W ten sposób oszczędzamy w duży sposób koszty produkcji. Ale co ważniejsze, pacjent nie jest narażony na dodatkowe wpłucia żylne. Bardzo zmniejsza się ryzyko kolejnych infekcji. W takim przypadku lek, jak jest podawany we wlewie ciągłym, można zmniejszyć jego dawkę. Kolejne są oszczędności dla naszego budżetu. Pacjent ma zmniejszone ryzyko narażenia na działania niepożądane. My oszczędzamy, a dana osoba, również to możemy być my, cieszymy się lepszą jakością życia. Szanowni Państwo, jeszcze jest specyficzna grupa tych osób, którzy do końca życia są żywieni w domu. Tym osobom dostarcza się takie mieszaniny żywieniowe na tydzień, ale ich życie zmienia się diametralnie. Jeśli w ciągu ich życia zachorują na błahą infekcję, dla nas my łykamy tabletkę. Oni muszą udać się do szpitala celem dostania zastrzyków, a czasami są hospitalizowani. Być może za parę lat zobaczymy, jak pójdą nasze badania. Takim osobom dostarczone zostaną mieszaniny żywieniowe z lekiem i oni okres rekonwalescencji będą mogli przejść w domu. Znowu oszczędzamy, ale skończmy już mówić o pieniądzach, nawet że znajdujemy się na Uniwersytecie Ekonomicznym. Powiedzmy o czymś ważniejszym. Tutaj chodzi o to, aby pomóc chorowanym ludziom. Chodzi o to, aby oni mogli spędzić czas w domu, szczęśliwie z rodziną, a nie w szpitalu. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Wieczorek z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Temat wystąpienia: polityka gospodarcza Niemiec w strefie euro w latach 1999-2017. Witam Państwa serdecznie. Wieczorek Jarosław, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydziału Ekonomii. Zacznę od tego, dokąd zmierzasz Europą? Dokąd zmierzasz Unią Walutową? Podział polityki gospodarczej jest to taki fragment polityki państwa, który można porównać do samochodu, który ma benzynę, bądź do powietrza z tlenem, bądź jeszcze do innych aspektów. Kluczową sprawą w moim doktoracie jest proces zjednoczenia Niemiec 1990 rok, utworzenie Unii Walutowej 1999, kryzys gospodarczy w 2007 roku. Dokąd Niemcy zmierzacie? Naprawdę powiedzcie, dokąd zmierzacie? Macie tyle problemów, macie problemy z niżem demograficznym, macie problem z bezrobociem we wschodnich landach, zwłaszcza Bawaria, Brandenburgia, Dolna Saksonia. Macie problem ze świadczeniami emerytalnymi. Podnosiliście wiek emerytalny. Dokąd zmierzacie? Dziękuję bardzo. Przemysław Wieczorek z Wydziału Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat wystąpienia: nie wierzę w nożyce molekularne, póki nie zobaczę. Dzień dobry Państwu. Zacznę od tego, że żywe komórki stosują różne mechanizmy, by regulować działanie genów. Jeden z nich polega na wykorzystaniu szczególnych cząsteczek RNA, kwasu ribonukleinowego, zwanych mikroRNA, bo są dosyć małe. Jednak powstają jako dużo większe cząsteczki RNA, przypominające spinkę do włosów. Aby wyciąć mikroRNA oznaczone na zielono z tej spinki, komórka używa specjalnej molekularnej maszyny, która jak nożyce przecina RNA tutaj i tutaj, ale nigdzie indziej. Ja chcę zrozumieć, jak to możliwe, że te nożyce są tak precyzyjne. Ale czemu ja w nie nie wierzę? Właściwie wierzę. Na ich istnienie mamy mocne dowody, jednak rzeczywiście ich nie widziałem, ani nikt inny. Wiemy natomiast, że składają się z trzech głównych elementów będących białkami. Pomyślmy o nich jak o trybikach w mechanizmie zegarka. Te biologiczne wyglądają trochę inaczej, na przykład tak. Jednak również istotne jest to, że do siebie pasują. Gdyby chcieli Państwo zrozumieć, jak działa taki mechanizm, myślę, że za naturalne uznaliby spojrzenie na niego, zobaczenie. Z tym, że ten jest ze 3 miliony razy mniejszy od ziarnka soli. Załóżmy, że tak samo mała jest dłoń. A ja chcę się dowiedzieć, jak wygląda szkielet dłoń. Jednocześnie nie wiem, jak wygląda dłoń, jednak wiem, że mam ją zamkniętą w jakimś pudełku. Mam też do dyspozycji rozsypane kości. Jeśli strzelę promieniami rentgenowskimi w to pudełko, te trafią w dłoń i się rozproszą, a następnie trafią w ekran, to wypalą w nim pewien obraz.
Mogę się z niego dowiedzieć, jakie można w dłoni znaleźć odległości. Na przykład te między palcami. Mogę teraz próbować tak ułożyć z kości szkielet, żeby te odległości były w nim zachowane. Gdyż strzelę promieniami w taką molekularną maszynę, również dostanę takie informacje i mogę z pomocą komputera ułożyć jej model. Załóżmy, że już zobaczyłem to, co chciałem, na co może nam się to przydać. Myślę, że jeśli zrozumiemy, jak działają takie nanomaszyny stworzone przez naturę, pomoże nam to w projektowaniu i konstruowaniu naszych, które robią to, co chcemy. Dziękuję. Szanowni Państwo, za nami drugi etap eliminacji do poznańskiej edycji konkursu 3 Minute Thesis. Jury zapraszamy na obrady. Państwa zachęcam do oddania głosu w ramach Nagrody Publiczności i myślę, że za około 15 minut spotkamy się tutaj na ogłoszenie werdyktu. Szanowni Państwo, za nami drugi etap eliminacji w ramach poznańskiego konkursu 3 Minute Thesis. Jury oraz publiczność już zdecydowała, które wystąpienia były dzisiaj najlepsze. Zanim jednak wręczymy nagrody, chcielibyśmy wszystkim z Państwa wręczyć certyfikaty uczestnictwa i poproszę o wręczenie certyfikatów oraz o krótkie podsumowanie przewodniczącego jury, pana prezesa Andrzeja Głowackiego. Podobnie jak pierwsza tura, ta także była bardzo fajna, było to dla nas bardzo miłe doświadczenie. Nie ukrywam, że docenialiśmy i doceniamy Państwa niesamowite i takie zaangażowanie, taką emocję związaną z Waszymi wystąpieniami. Tak jak mówiłem w trakcie poprzedniego podsumowania, dyskutowaliśmy znowu, czy 3 godziny, czy 5 godzin, czy 10 godzin potrzebowaliście, żeby te owe 3 minuty przygotować, bo naprawdę wielu z Wam udało się w ciągu tych 3 minut przekazać nam bardzo dużo informacji, co jest takim bardzo dobrym sygnałem, że Wasza praca trafi do społeczeństwa, będziemy bardziej rozumieli, co robią naukowcy, zejdzie się może bardziej na ziemię jako świat nauki, dla nas, dla takich zwykłych przedsiębiorców, a w ten sposób też będzie taka szansa i możliwość współpracy nauki z biznesem, na co my cały czas liczymy. Więc serdecznie gratulujemy, no i trzymamy kciuki za piątek, że te osoby, które dzisiaj będą laureatami, wygrają także w piątek. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Dominika Czerkawskiego. Prosimy laureatów tutaj o pozostanie na scenie. Szymon Galas. Katarzyna Jakubowska. Natalia Kłysz-Sokalska. Piotr Lewandowski. Jagoda Litowczenko. Natalia Mazurkiewicz. Anna Michniuk. Paweł Sega. Adam Staliński. Szymon Tomczak. Jarosław Wieczorek. Przemysław Wieczorek. Szanowni Państwo, czas na werdykt. Przypominam, że nagrodę ufundował klub partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Nagrody publiczności, czyli to Państwo zdecydowali, że dzisiejsze wystąpienie najlepiej przedstawił pan Szymon Tomczak i jego wystąpienie pod tematem Szef kuchni poleca menu w intensywnej terapii. Decyzją jury drugie miejsce podczas drugiego etapu eliminacji w ramach poznańskiej edycji konkursu 3 Minute Thesis otrzymuje pan Paweł Sega, nadchodzące wyzwania dla roślin uprawnych i populacji ludzkiej na świecie. Pierwsze miejsce
dla pani Katarzyny Jakubowskiej za wystąpienie Wiarygodność świadków naocznych i naucznych w świetle badań nad percepcją i pamięcią. Thank you.